Wczoraj to, tak jak mówiłem, we wczorajszy dzień udało się dojechać. Kolega Ryszard objechał mnie wczoraj, no niestety muszę jeszcze trochę potrenować, może następnym razem będzie lepiej. Natomiast dzisiejszy dzień, no chciałbym podziękować swojej ekipie, tutaj bratu Michałowi, koledze Piotrkowi, dziewczynie Iwonie za szybkie złożenie samochodu po przygodzie z bandą. Udało się szczęśliwie dojechać. Znowu kolega Rysiek mnie objechał. No niestety nie udało się. Miejmy nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Kolego Ryśko, powiedz coś. To znaczy, ja chciałbym podziękować mechanikom moim za wczorajszą rundę, dlatego że urwałem mocowanie mostu. No ale to już było trzeci raz z kolei, także chłopaki się spisali szybciutko, także mogłem wystartować. No dzisiaj, gdyby nie to, że pomyliłem biegi, miałbym o wiele lepszy czas w pierwszym przejeździe. Ale generalnie nie było źle. No, Rafał musi trochę się spiąć, kurczę, bo coś jakoś mu tak to słabo idzie. Wagi, to ja z siebie rzucę trochę wagi. Damy radę na następnym. No także na następnej rundzie będzie na pewno znowu fajnie. Będzie. Dziękuję. Chodzi o zabawę. Tak jest. Witam wszystkich, jest niedziela, runda w GSMP Sopot. Tak szczęśliwie złożyło się dla naszego teamu i dla mnie, że zajęliśmy no, znowu pierwsze miejsce, powtórzyliśmy sukces z soboty. Warunki były dzisiaj równe na szczęście. Rewelacyjna jazda moja i moich kolegów teamowych zaowocowała bardzo dobrymi lokatami. Mój kolega teamowy Igor Widłak jest w tej chwili na trzecim stopniu podium, w generalce oczywiście, także rewelacja. Mam nadzieję, że da to mu takiego kopa ekspresowego do tego, żeby piąć się wyżej i jeszcze bardziej doskonalić swoje umiejętności, a dalej to już poleci z górki.